Województwo Śląskie ma nowego wojewodę. O nominacji na to stanowisko Marka Wójcika poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wójcik to polityk od lat związany z Platformą Obywatelską, a w swojej karierze był aż 4-krotnie posłem. Paweł Jędrusik. Marek Wójcik na urząd wojewody został powołany już wczoraj. Decyzją premiera odwołani zostali już dotychczasowi wicewojewodowie, a sam nowy wojewoda podjął już pierwsze decyzje personalne. Ja po wejściu do urzędu wojewódzkiego podjąłem decyzję o odwołaniu dyrektora generalnego urzędu. W najbliższym czasie zamierzam spotkać się z moimi współpracownikami, z dyrektorami wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim. Będziemy przeprowadzali również audyt. Ma to być zarówno audyt finansowy, jak i ten dotyczący polityki kadrowej. W najbliższym czasie nowy wojewoda śląski ma zamiar spotkać się z minister przemysłu Marzeną Czarnecką. Na razie jednak nie wiadomo, kto będzie pełnił funkcję wicewojewodów. Na współpracę z wojewodą liczą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego. Ja się bardzo cieszę, że nowy wojewoda został powołany. Na pewno to ułatwi współpracę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. Byłem od zawsze dużym zwolennikiem współpracy. Nie bez powodów funkcjonujemy w jednym gmachu i realizujemy de facto te same zadania, które mają się przyczyniać do tego, by województwo śląskie, niezależnie czy to samorządowe, czy to krajowe, czy rządowe, funkcjonowało jak najlepiej. Kredyt zaufania Markowi Wójcikowi na razie daje także opozycyjny radny Marcin Kozik. Dla mnie to nie jest niespodzianka. Marek Wójcik to doświadczony polityk, poseł bodajże 4 kadencji, osoba od zawsze związana z Platformą Obywatelską. Ja mam taką nadzieję, że jako ten polityk przegrany, który nie dostał się już dwukrotnie do parlamentu, będzie tak dobrym wojewodą jak wojewoda Jarosław Wieczorek. Który trafił do ław poselskich. Urodzony w 1980 roku, Marek Wójcik jest katowiczaninem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.